Way. Teraz jeszcze tak mocno poklepany taki polski Gala. Gdzieś tam, kiedy pośliznie się jeden czy drugi rywal naszego pięściarza, no to zawsze te gromkie brawa. Ale my musimy być obiektywni, nie będziemy mówić, że powinno być liczenie, skoro to po prostu zwyczajnie tutaj być nie powinno. Dlatego zgadzam się z tobą, że oczekiwania kibiców, oczekiwania wszystkich są takie, żebyśmy tu mieli knockdowny. Yeah, sobat olahraga, petinju Indonesia, juara kelas ringan 61,2 kg versi International Boxing Organization atau IBO, Daud Jordan. Ini duel untuk mempertahankan gelarnya dari tantangan petinju asal Afrika Selatan yaitu Sipo Tsunami Taliwe. Duel keduanya ini digelar pada 6 Desember 2013 di Australia. Daud Jordan adalah petinju yang mengawali kiprah tinju profesional di usianya yang ke-17, menjadi juara kelas ringan IBO pada 6 Juli 2013 di Australia. Saat itu dia menang angka mutlak 12 ronde atas petinju Argentina Daniel Brizuela. Pertarungan ini adalah upaya Daud Jordan untuk mempertahankan gelarnya. Sementara itu lawannya Taliwe, petinju yang berjuluk Tsunami ini, saat itu berusia 32 tahun, petinju ini memiliki rekor yang cukup bagus. Petinju ini belum pernah menjajal pertarungan kejuaraan dunia, namun petinju dari Afrika Selatan ini adalah 4 kali juara kelas bulu super 59 kg versi WBC Internasional serta juara nasional Afrika Selatan. Szuka luki w obronie swojego przeciwnika, ten jak zwykle, bo ci, którzy oglądali pojedynki Jordana, wiedzą, że on lubi sobie na początek gdzieś tam tego swojego rywala tą lewą nogą poustawiać, a prawą ręką uderzyć. Di ronde yang pertama, Daud Jordan terlihat langsung menjadi agresor, sementara Taliwe mencoba menghindari dengan mendaratkan jab-jabnya. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Daud Jordan, karena Taliwe ini dengan sangat gesit menghindari serangan yang dibangun oleh Daud Jordan. Spróbował zamachowego takiego prawego gdzieś tam swojego przeciwnika. Jordan tutaj chce od początku pierwszej rundy już zaznaczyć swoją wyższość. No on jako czempion federacji IBO. Wydawało się w pewnym momencie, że będzie... Pertarungan ini semakin bertambah keras setelah menginjak di ronde yang kedua. Berulang kali pukulan-pukulan Daud Jordan mampu ia serangkan. Na tych różnych międzynarodowych szukających gdzieś tam powoli, o właśnie, tak jak teraz tego lewego, który spustoszy to różnicy, tylko 26 lat, na bardziej znaczący niż tego tsunami, takie afrykańskie tsunami, on potrafi w pewnym momencie gdzieś tam wskoczyć. Dan bahkan Taliwe ini juga sempat terjatuh lantaran terus menghindari serbuan dari Daud Jordan. Namun jatuhnya Taliwe ini tak dihitung oleh wasit lantaran dianggap terpleset. Kemudian di ronde yang ketiga, petinju asal Afrika ini sering melancarkan serangan. Namun pukulannya ini sering tak masuk sasaran. Pada akhir ronde inilah Daud kembali mulai menemukan bentuk permainannya. Tylko i wyłącznie takim agresorem, to i tak ten pojedynek jest bardzo dobry i teraz właśnie wymiana w narożniku, ależ teraz pomylił się momentem Taliwe, no jeżeli tak dalej sobie będzie poczynał, o teraz troszeczkę problemów musiał. Memasuki ronde yang berikutnya, Daud ini mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia. Dia mulai memangkas jarak dengan mendaratkan sejumlah pukulan. Ya, petinju Afrika pun yang awalnya masih hati-hati kali ini mulai meladeni pukulan Daud Jordan. Bahkan Taliwe ini mulai berani membalas dan menekan pertahanan Daud Jordan. Pamiętamy te niesamowite walki Chrisa Eubanka czy chociażby Prinza Nazima Hameta. Oczywiście broń Boże się cały czas to on szuka przede wszystkim miejsca. Odpowiada bardzo dobrze z tej defensywy Taliwe. No i teraz po raz kolejny zadowolenie, aplauz na trybunach, bo znów niezłe akcje. Świadczony dużo bardziej od niego i tych nokautów także na swoim koncie ma dużo więcej. Taliwe terus memberikan tekanan hingga pertarungan jarak dekat tak terelakkan. Alhasil, di ronde ke-6, Daud dipaksa untuk menahan pukulan demi pukulan yang dilontarkan oleh Taliwe. Będzie musiał więcej pracować mimo tego zmęczenia, właśnie tak jak robi to teraz Taliwe. On tutaj wreszcie zaczął pracować. Tak jest, o to chodzi, aby zadawać te ciosy. Duel semakin panas saat memasuki ronde yang ke-6 ini. Daud sempat dibuat kerepotan dengan permainan ulet Taliwe. Daud Jordan sendiri mencoba untuk mengkombinasikan pukulan jab dengan uppercut guna untuk membongkar pertahanan rapat Taliwe. Jeden podbródkowy spada na głowę Jordana, on musi uciekać spod tych lin, bo jeżeli tego nie zrobi, ale on jest twardy, pokazuje niczym Tomek Adamek w walce z Brixem, że on...
Di ronde yang ketujuh, Daud Yordan terlihat semakin menurun tenaganya, sehingga membuat Taliwe lebih leluasa dalam melepaskan pukulan-pukulan. Nie docenia się tych niższych wag, czasami troszeczkę z takim przymrużeniem oka patrzy się na jego rywala, stara się go zamknąć gdzieś albo przy linach, albo w tym, pod tym względem lepszy od swojego przeciwnika, wystrzeliwuje. Rondongan dari Taliwe juga membuat Daud Yordan harus terluka di alis mata kirinya. Ya, itu terlihat ketika tim dari Daud Yordan ini menyeka darah di saat jeda pertarungan. Di ronde ke-8, Daud Yordan kembali bangkit, sementara di sisi ring terdengar teriakan Daud, Daud ini untuk memberikan semangat dalam melakukan duel. Di sini sudah terlihat juga bahwa Taliwe ini sudah semakin kelelahan dalam menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Daud Yordan sejak ronde awal. Ringu powoduje wręcz wybuchowe emocje i takich też emocji jesteśmy świadkiem. No to oglądając pięściarzy wagi lekkiej, możemy tylko i wyłącznie chylić czoło, bo te wymiany, ta niesamowita wola walki, te uderzenia teraz tak naprawdę gdzieś tam ten Taliwe szukał możliwości zadania kolejnego ciosu zamachowego. Oczywiście tutaj nie było po ciosie, zderzyli się leciutko. Di ronde ke-9, daya gedor Daud Yordan semakin meningkat, hingga membuat petinju Afrika ini mengambil inisiatif untuk selalu merangkul. Daud Yordan semakin memforsir tenaga Taliwe dengan memberikan penekanan. Taliwe yang pada awalnya ini tangguh perlahan nampak kelelahan. Pukulan yang ia lesatkan beberapa kali meleset, lantaran Taliwe ini tak dapat mengantisipasi serangan Daud Yordan. Taliwe. Dziewiąta runda tego pojedynku i znów koniec, taki przyspieszenie w wykonaniu mistrza. Koniec dziewiątego. Di ronde ke-10, Daud Yordan kembali berinisiatif melakukan manuver serangan. Namun sayang Taliwe ini harus melakukan clinch. Nah, disinilah pukulan Daud Yordan terlalu ke bawah yang membuat pertarungan sementara dihentikan. Taliwe harus menepi dengan menahan sakit. Sementara hidungnya ini bercucuran darah akibat terkena pukulan Daud Yordan. W ten sposób nie sugerujemy, że to jakiś tam jest z jego strony udawanie, ale bardzo mu ta przerwa pojawia się nam tsunami. I teraz pojawia nam się pytanie, mylę tajfun z tsunami, ale rzeczywiście tam... Kemudian laga kembali dilanjutkan. Taliwe berusaha terus mencoba bertahan dengan melakukan clinch. Berulang kali ia lakukan hingga wasit harus menegur dan memberikan potongan nilai. By ich teraz do stójki, a teraz wreszcie Di ronde ke-11, lagi-lagi Taliwe ini harus menyulitkan Daud Yordan yang berusaha terus melakukan dorongan dan merangkul. Yordan będzie tutaj w stanie zakończyć tę walkę przed czasem. Tak jest, to jest pytanie, które zadają sobie na pewno. To tak sobie myślę, że Taliwe to jest chyba zawodnik napędzany taką energią. Pukulan-pukulan Daud Yordan semakin mendarat deras ke arah wajah Taliwe. Kemudian jual beli pukulan pun terjadi. Di saat 50-50 atau sama-sama melakukan pukulan, kembali Taliwe ini harus menahan kesakitan. Daud Yordan dianggap melakukan pukulan low blow. Tam skrzywił się lekko, powiem szczerze, Taliwe, ale nie jestem do końca przekonany, czy ten cios faktycznie...
akhirnya duel pun kembali lagi harus dihentikan. Petinju Afrika ini bersujud sambil menahan sakit. Kemudian di saat Taliwe bangkit dari sujudnya, lantas dia mendongakkan wajahnya sambil meringis kesakitan. Sementara darah menghiasi di wajah dan hidung. Taliwe diberikan kesempatan oleh wasit untuk meredakan nyerinya sebelum laga dilanjutkan. Kemudian di ronde yang terakhir atau ronde yang ke-12, Daud Jordan dengan staminanya yang kembali lebih prima, langsung menggebrak lawan. Hingga lawan semakin kesulitan. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Taliwe, kecuali hanya terus merangkul. Hingga duel pun akhirnya berakhir. Nie będzie, jeżeli jakiegoś desperackiego ciosu nokautującego Saipo Taliwe nie wyprowadzi, no to może tak naprawdę tylko przeżegnać się i lekkie, no niezbyt sportowe zachowanie, takie uderzenia głowami ratowały go przed tym, aby jego rywal nie odciął mu prądu, no i teraz poślizgnął nam się po raz kolejny. Tutaj dobrze, później zaczął się kryzys. Petinju Indonesia asal Kayu Utara Kalimantan Barat Daud Jordan akhirnya dinobatkan sebagai pemenangnya. Ia berhasil mempertahankan gelarnya di dunia tinju kelas ringan versi IBU setelah berjuang keras menghadapi pertarungan petinju Afrika Selatan.